Witam na kanale Planu Duszy i w przygotowaniu tutaj zaczynamy czytania na styczeń 2020. Będzie kilka talii różnych, dla każdego znaku będą inne, być może niektóre się powtórzą, inne nie. Będą oczywiście karty wyroczni. Oprócz tego mam jeszcze komunikat, będzie kurs Planu Duszy w marcu, pierwszy weekend marca w Warszawie. Jeżeli ktoś chciałby się zapisać, jest zainteresowany, to zapraszam. Bardzo chętnie spotkam się na tym kursie z każdym z Was, kto jest zainteresowany rozwojem osobistym, nauczeniem się, jak odczytywać plan duszy, jak robić to dla siebie i dla innych, dla swojej rodziny. Każdy ma inne predyspozycje, każdy do czegoś innego może wykorzystać taki plan duszy, ponieważ jest to takie uniwersalne narzędzie. Nie jest to numerologia stricte, tak jak numerologia. Plan duszy jest oparty o 22 litery alfabetu hebrajskiego. Więcej możecie dowiedzieć się na stronie internetowej www.planduszy.pl. No i zapraszam, jest też adres mailowy do mnie, można pisać w różnych sprawach, jeśli macie pytania też, to bardzo chętnie na nie odpowiem. No teraz już będziemy przechodzić do czytań na styczeń. Pierwszy oczywiście będzie koziorożec i tak dalej po kolei. Pozdrawiam Was. Witajcie wszystkie ryby w czytaniu na styczeń 2020. Na początek jest jedna karta z kabalistycznego tarota i zobaczymy, jaka jest główna energia na styczeń i co tutaj się pokaże. Karty już wcześniej tasowałam. Zobaczymy. Jedna karta. Śmierć. Czyli ryby mają kartę skorpiona. Skorpion. Jest to znak taki właśnie bardzo wodny, bardzo silny. Taki znak zodiaku, który potrafi bardzo szybko odciąć się od pewnych niezdrowych ludzi lub sytuacji, który jeśli czegoś nie akceptuje, to właściwie potrafi się przenieść gdzie indziej, wyrzucić też ze swojego życia niepotrzebne rzeczy czy sprawy. Coś, co nie działa, nie służy. Ale to też jest potem przetransformowanie siebie. To jest taka potrzeba zobaczenia, że życie to jest transformacja, życie to jest zmiana, że życie to jest cały czas ruch. I tutaj mamy ścieżkę z Necach do Tiferet lub odwrotnie. Więc mamy tutaj duszę i ten główny filar w tym filarze miłosiernym, tak? I ten Necach to jest taka energia, która mówi o inspiracji, o takiej ilości pomysłów, którym trzeba nadać jakąś też formę. I to wszystko wypływa z duszy. Dostajemy jakieś takie parcie gdzieś, że coś nam nie służy, że chcemy się tego pozbyć i to do nas przychodzi i mamy ochotę powiedzieć nie i koniec i tak robimy. I to są wielkie arkana, to jest może być duży miesiąc dla niektórych ryb, nie mówię, że dla wszystkich, bo czytanie jest ogólne. I tutaj mamy właściwie taki symbol ryby, właściwie to jest taki haczyk na ryby, ta litera hebrajska nun. I to mówi o takich głębokich wodach, gdzie ten skorpion zawsze pragnie doświadczyć takich głębi. Być może będziecie chcieli, zresztą ryby też, natomiast są bardzo intuicyjne, natomiast no raczej też potrafią pływać w różnych kierunkach. Natomiast skorpion idzie do celu, odcina i transformuje. Więc tutaj symbol tej ryby może być bardzo ważny ze względu na tą głębię taką, tak? Wchodzenie głęboko w intuicję, w sytuacje, w ludzi, w rozmowy, doświadczanie. Dla niektórych to może będzie chęć zmiany, taka chęć rozpoczęcia doświadczania głębszych relacji z innymi ludźmi, czy też głębszej relacji z samym sobą. To jest chęć wejścia w duchowość, taką naprawdę głęboką, duchową stronę życia. No nic, zobaczymy, co tutaj jeszcze się pokaże. Zrobimy lepszą perspektywę.
większą. No i popatrzmy, co tutaj dla ryb jeszcze się pokaże w rozkładzie. Będzie to 8 kart i będziemy mieli tutaj to, co wchodzi do przeszłości, to, co przychodzi. No i później kariera, relacje, finanse. Tak jak mamy buławy, miecze, kielichy i denary. Zaraz będę opowiadać. Rozłożymy tutaj zaraz te 8 kart. Dla ryb na styczeń. To, co odchodzi, to, co przychodzi. Tutaj mamy to, co w buławach, czyli ogień twórczy. Tutaj miecze, czyli intelekt, praca może być, tutaj mamy relacje, czyli kielichy i tu denary, czyli fizyczność, finanse. Teraz zobaczmy to, co w myślach, czyli nadzieje, obawy i wynik. W tle 3 monety. Czyli bardzo dobra energia, sukces, osiągnięcie jakiegoś sukcesu, bycie osobą, która jest liderem, która uczy, która tworzy, która pokazuje, daje tutaj, tworzy jakąś miksturę, z której powinno być coś fantastycznego, mam wrażenie, która tutaj coś wymyśli, coś zrobi takiego, że wszystkim szczęki opadną. No, tak prosto. No dobrze, zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Mamy tutaj króla mieczy. Ten król mieczy to jest osoba, która jest bardzo wykształcona, świetnie włada słowem, elokwencja, bardzo dobra. Też duże doświadczenie, mądrość, ponieważ królowie wszyscy siedzą w chokma, na drzewie życia, czyli w dwójkach. I to jest osoba, lub też energia, można tak powiedzieć, która się wycofuje, tak? Czyli być może to jest chęć nie dzielenia się z innymi swoimi sprawami, czy odejście jakiejś osoby, która była właśnie taka elokwentna, czy wykształcona, czy może, bo to może być jakiś reprezentant, może to być doradca, jakiś reprezentant urzędu, czy jakiegoś jakiejś instytucji, tak? To może być, w zależności od tego, kto słucha tego czytania, to będzie ktoś znaczący dla niego, lub on sam przestanie na przykład mówić albo dzielić się różnymi rzeczami. Zobaczmy, co przychodzi. Przychodzą tutaj dwa miecze. No takie przyglądanie się sobie. I decyzja. To też jest dwójka, bo to jest też chokma. Czyli patrzymy i próbujemy coś zdecydować. Patrzymy na ten wizerunek siebie. No tutaj zwierciadło ma taką długą historię, taką właśnie w magii i w różnych czarach. I to jest takie przyglądanie się sobie i chęć zobaczenia swojego prawdziwego oblicza. To może być tutaj jakaś decyzja do podjęcia, czy odejść, czy zostać, bo tutaj ma ochotę ten król odejść, król mieczy. To jest ten sam żywioł, bo to są miecze i tu jest miecz. Więc tutaj jest taki zastój właśnie, taka sytuacja patowa, w której nie wiadomo, co zrobić. Tutaj z jednej strony mamy tą śmierć, która właściwie jednym machnięciem tego miecza, bo ta śmierć akurat tutaj nie ma miecza, ale ma kosę, a jednym machnięciem kosy może właściwie odciąć i zdecydować, czy w prawo, czy w lewo. No i ta energia mogłaby być wykorzystana, ale tutaj gdzieś jest jakieś ale.
tutaj coś stoi na przeszkodzie, nie do końca, być może jest taka wewnętrzna zgoda na to, żeby się tutaj od czegoś odciąć albo od kogoś odciąć, więc zobaczymy, co dalej tutaj się pokaże, czy to praca, czy to relacje. Tu w pozycji buław, gdzie mamy ten ogień twórczy, mamy koło fortuny. Takie czarodziejskie koło losu, gdzie los właściwie determinuje fakt, czy będziemy zmieniać pracę, czy będziemy pracować w tym samym miejscu, czy będziemy coś kreować, czy też los popchnie nam ku czemuś innemu. Los bardzo często kieruje nami, po prostu nie mamy czasem wpływu na to, co się dzieje. Teoretycznie tak, ale praktycznie gdzieś znajdujemy się w jakimś miejscu, spotykamy określonych ludzi, z którymi przepracowujemy jakieś lekcje, więc tutaj może to być jakiś palec Boży na temat tego, gdzie z tą kreatywnością się odnajdziecie, czy gdzie wasza kariera się potoczy. Bo jak widzicie, jest to koło i to koło kręci się tak trochę jak spirala, więc zobaczymy, gdzie to zatoczy swój okrąg i w którą stronę będziecie zmuszeni iść, bo to nieraz tak jest, że jesteśmy zmuszeni gdzieś iść. Koło fortuny notabene jest bardzo pozytywną kartą i ten palec losu jest po prostu w taki sposób, to jest takie wtrącenie wszechświata w nasze życie, które ma spowodować jakąś zmianę. Tu macie zmianę, transformację i tutaj też jest jakaś zmiana, zmiana na lepsze. To odcięcie się od czegoś też może być zmianą na lepsze, czyli tutaj ta sytuacja patowa to może być wasz umysł, który nie pozwala wam, żeby tutaj dokonać tej decyzji. Zobaczmy, co tutaj się pokazało, jeśli chodzi o pozycję mieczy, czyli intelektu. Tutaj mamy kielichy, mamy 8 kielichów i to jest odchodzenie. To jest odchodzenie od czegoś, co nie jest już dla was rozwojowe, co nie daje wam ani satysfakcji, ani żadnego spełnienia, ani rozwoju też. Tutaj to jest karta brama, to jest chęć wyjścia, przejścia, poszukania siebie w innym miejscu, tak? Tutaj mamy, często jak mamy w domu obrazki, zdjęcia siebie samych sprzed lat, kiedy jesteśmy mali, kiedy jesteśmy na przykład na wakacjach, potem kiedy jesteśmy w szkole, to są wszystko nasze zdjęcia i to jesteśmy my, ale jesteśmy w innych etapach życia. I tutaj jest jakaś zmiana etapu życia. Tak jak widzicie, te postaci, one są każde w innym miejscu. I to może jesteście wy w waszej drodze do innego miejsca. Do miejsca, które będzie waszym nowym domem albo będzie waszą nową pracą. Będzie waszym nowym sposobem myślenia też lub widzenia sytuacji. Różnych sytuacji, więc jest tu jakaś transformacja, w powietrzu wisi odcinanie się od czegoś, odchodzenie. Tutaj jest 9 mieczy w relacjach, więc jakieś koszmary, jakieś takie myśli nieszczególnie dobre czy pozytywne. To jest też taka karta, gdzie tych myśli jest zbyt dużo, bo one produkują potwory, tak? Tu widzimy takie drzewo, z którego widać powstał jakiś taki potwór, który zaraz złapie tego chłopca, czyli nas, czyli ryby. I w relacjach możecie wyobrażać sobie jakieś najgorsze scenariusze, w sensie takim, że być może, jeśli zdecydujecie na jakiś temat swój własny, że odchodzicie z tej kariery, czy z tej pracy, czy zmieniacie coś, to być może macie obawę, że partner czy partnerka tego nie zaakceptują, czy rodzina tego nie zaakceptuje. I to stąd biorą się właśnie stresy i te myśli. Czasami coś się dzieje, a jak się dzieje zmiana, to wtedy też mamy właśnie takie myślenie negatywne. To może być relacja ja i ja i z moimi myślami sobie nie mogę poradzić, więc warto byłoby tutaj coś z tym zrobić. Z tym stresem i z tymi myślami. Ja dociągnę jeszcze karty, bo jest dużo takich kart, które są trudne. Szczególnie 9 mieczy jest dosyć trudna, 9 wyzwań ona się tutaj nazywa.
Natomiast w pozycji monety, czyli ziemskiej, wyszedł nam cesarz, który właściwie wychodzi w każdym czytaniu, odkąd zaczęłam robić te czytania. Mam wrażenie, że to będzie jakaś aktywność, podjęcie jakiegoś działania. Takie podjęcie decyzji, męskich decyzji. Kobiety też podejmują męskie decyzje, więc tak nazywamy ogólnie podjęcie jakiejś ważnej decyzji życiowej na temat albo pieniędzy, albo tego, w jaki sposób będziecie się odżywiać, albo ćwiczyć, czy nie ćwiczyć. Po prostu na temat fizycznego świata, zmiany w tym fizycznym świecie. I tutaj jak patrzymy, to mamy same wielkie arkana, czyli mamy koło fortuny, śmierć i cesarza. No, wygląda to na sporą transformację. Może to dla niektórych być przejście w pozycję na stanowisko kierownicze, bycie liderem, odejście od jakiegoś smucenia się, czy takiego braku rozwoju, bo tutaj ósemka mówi o odejściu od starych rzeczy, od rzeczy, które właściwie już niczego nie wnoszą. No i tutaj strach przed innymi relacjami, bo to nie tylko są relacje romantyczne, tak? I tutaj jest, może ten strach właśnie powoduje, że nie chcecie czy nie umiecie podjąć jakiejś decyzji na ten temat. Zobaczmy, co macie tutaj w umyśle, jakie macie nadzieje, obawy. I tutaj mamy 9 zaklęć. No i te 9 zaklęć to są buławy i to jest takie nie podupadanie na duchu. To jest trwanie też na pozycji. To jest takie wchodzenie w tą energię takiego budowania podstaw, bo dziewiątki są w Jesod, ale Jesod jest przed Malkut, czyli to jest tak przed całą tą manifestacją waszych życzeń. To może być obawa, że jeszcze muszę wytrwać, albo nadzieja, że jeszcze chwilę otrzymam to, czego chcę, czy być może podejmę tą decyzję, tak? Macie tych dziewiątek już 2, więc coś tutaj jest na rzeczy, jeżeli chodzi o Jesod, czyli budowanie tych podstaw. A tutaj, proszę bardzo, mamy Asa Buław. Więc As Buław to jest potencjał. Potencjał na rozpoczęcie od początku. I to bardzo się zgadza tutaj z całym tym czytaniem, ponieważ jak patrzymy, koło fortuny, transformacja i tutaj ten lider, zaczęcie od początku, podjęcie tej buławy, to jest odejście od mazania się, odejście od tych strasznych myśli, to jest podjęcie wreszcie tej decyzji w przyszłości i ruszenie do przodu. Do przodu, ku nowemu, może to być nowa praca, może to być nowy związek, może to być odejście od starych schematów myślowych, bo Skorpion odcina właściwie od wszystkiego. Dociągnę te karty, jeszcze dodam więcej informacji. Zobaczymy, co nam tu podpowiedzą. Poprosimy o rozjaśnienie, informacje na temat kilku kart. Weźmiemy koło fortuny, weźmiemy tu i to. No i ciekawi mnie jeszcze ta karta. Dobrze. A w tle diabeł. Strach. Strach przed zmianą, strach przed życiem też. Takie usiedlenie się. No. No nic, zobaczmy. No tu jest spełnienie marzeń, tak? Czyli mamy kartę 9 kielichów, pozytywną bardzo, czyli tak jak mówiłam, ta zmiana pozytywna nadchodzi. To każda zmiana wprowadza w nas poczucie jakiegoś przerażenia. I tutaj nie bójcie się, bo zmiana właśnie może być tą, która jest dla was najlepsza. A tutaj trzeba podjąć jakieś działanie i rycerz się pokazał, rycerz mieczy, który mówi, trzeba przegonić
tutaj te koszmary senne. I tu mamy 9 mieczy, tu jest rycerz mieczy, który dodamy ten jeden miecz do tych 9, mamy 10 mieczy, czyli trzeba zakończyć jakieś takie chore myślenie, negatywne myślenie, wkręcanie się w jakąś taką trudność, bo w relacjach trzeba by zacząć od początku, odsłonić się, być szczerym, bo ten rycerz to też jest takie odkrywanie prawdy, takie odcinanie tych chmur, rozganianie tych chmur, takich myśli, które nie są wcale sympatyczne. No i tutaj też jest podjęcie decyzji o odejściu, tak? I to może przynieść Wam sukces. Chcecie zdobyć świat, więc żeby zdobyć świat, to trzeba niektórzy zmienić pracę i po prostu zmienić miejsce, w którym jesteście, ponieważ to przyniesie Wam ogromny sukces. Może też na skalę światową, europejską, ponieważ chcecie zdobyć, chcecie trzymać w dłoni świat, chcecie zrobić te plany, podjąć tą właściwą decyzję. I to jak najbardziej Skorpion tutaj mówi o tym, że to jest czas na odejście, to jest czas na zmianę, na transformację. No proszę, tutaj mamy też decyzję, żeby się ruszyć. Kochankowie, to jest karta oczywiście miłości i bratniej duszy, ale to też jest karta podejmowania decyzji. I tutaj mamy cesarza, który też jakby pokazuje tą moc, podstawy, budowanie swojego królestwa, swojego cesarstwa wręcz. Wielki arkana, więc jest duże parcie na zmianę, na podjęcie decyzji, na rozpoczęcie od nowa. Czegoś naprawdę dobrego. Potencjał na kreatywne rozpoczęcie roku. Rozpoczęcie z asem buław. No i tutaj mamy tego króla, tak, który przyszedł jako wyjaśnienie na tą dwójkę mieczy. Ta energia się wycofuje, natomiast jest ona potrzebna w podjęciu decyzji, tak? Więc trzeba tą decyzję podjąć i wtedy nie będzie tego zastoju, bo to może być blokada. Jeśli nie podejmiecie tej decyzji teraz, ten król mówi, podjąć trzeba decyzję, to w przyszłości będziecie zablokowani. Będzie zablokowana ta energia zmiany i to nie pozwoli Wam ruszyć dalej wtedy, tak? I podjąć tego wyzwania, tego potencjału, znaczy wyzwania, wyzwania w pozytywnym tego słowa znaczeniu, podjęcia tej różdżki czarodziejskiej, żeby wykreować swoje życie w taki sposób, jaki pragniecie, żeby ono było. Na zakończenie mamy karty wyroczni. Zobaczymy, co nam tutaj wyrocznie powie. Podsumowanie dla ryb na styczeń 2020. Duch delfina. To i tamto to prawda. Tak pisze tutaj nam delfin. Czyli ten duch delfina przypomina nam o takim życiu na Ziemi, gdzie mamy dualność, czyli wszystko jest albo zimne, albo ciepłe, albo mokre, albo suche. No po prostu, jeśli jest jedno, to jest tego przeciwieństwo, to jest ta dualność. I delfin też przypomina o tym, że jest właśnie zwierzęciem, ssakiem, które żyje pod wodą, czyli jest jednocześnie i rybą, i zwierzęciem, tak? Ryba i ssak. I to jest takie podwójne życie, które się prezentuje. I to jest cierpienie, ale też jednocześnie błogosławieństwo. Więc można zobaczyć różne sytuacje z różnych stron i właściwie patrząc na różne, z tych, różne aspekty życia, czy to pracę, czy to intelekt, tak trzeba tutaj podejść do każdej z tych sytuacji, do każdego z tych aspektów. Jeśli trzeba się odciąć, trzeba się odciąć i wtedy zaakceptować to, co przychodzi.
i dalej podążać. Jeśli trzeba podjąć decyzję, to właściwie przychodzi moment, kiedy ta decyzja, jeśli nie będzie podjęta samoistnie, będzie na nas wymuszona przez palec Boży, tak? Czyli jakoś koło fortuny albo wieży na przykład. Nie macie wieży akurat w tym czytaniu, ale gdzieś już jest ciśnienie na zmianę, tak? Tutaj jest od Skorpiona takie wskazanie, że tu idzie zmiana i trzeba skupić się na pozytywnych aspektach, na świetle, które istnieje wraz z ciemnością, bo generalnie Skorpion to jest taka ciemna karta, to znaczy jest to śmierć, więc mamy tutaj śmierć, ale jednocześnie nowy początek, bo bez śmierci nie ma życia, tak? Mamy śmierć i mamy tutaj nowe coś, nowy potencjał, który do nas przychodzi. I też w momentach, w których chcemy zobaczyć, że my jesteśmy przy racji, że zawsze, że my mamy rację we wszystkim, to też postarajmy się zobaczyć, że inni mogą mieć rację i nie obstawajmy przy tym, że wszyscy się mylą, a my tylko mamy rację, bo bardzo często zamknięci w umyśle nie potrafimy zobaczyć jakiejś sytuacji z innej perspektywy, więc ważne jest, żeby zwrócić uwagę na swój umysł, na to, co on produkuje dla nas i na to, czego my chcemy, czego oczekujemy. Zobaczymy jeszcze na samo zakończenie aniołki, co nam powiedzą. Dla ryb poprosimy jedną kartę. Poznaj nowych przyjaciół. I to jest świetny przekaz, ponieważ jeśli starzy cię zawiedli albo już są nieatrakcyjni, nie rozwijasz się z nimi, wszystko zastygło w jakiś sposób, bo tutaj mamy ósemkę kielichów, to warto poznać nowych przyjaciół wtedy. Także życzę Wam udanych bardzo dni w styczniu, wszystkiego najlepszego, poznania nowych przyjaciół i podjęcia właściwych decyzji. Pozdrawiam.